Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja właśnie robię sobie śniadanie, czyli sałatkę, którą wam pokazywałam, jest pycha. I zobaczcie, co tutaj już jest przygotowane, ale ten filmik już widzieliście, bo on jest na moim kanale. Właśnie jesteśmy w trakcie nagrywek filmiku o dwóch fajnych przepisach z wykorzystaniem truskawek. Słuchajcie, teraz sezon na truskawki jest w pełni, także musicie sobie odtworzyć naprawdę. Przypuszczam, że będzie pyszne, zobaczymy, później pokażę wam. A tutaj zrobiliśmy jeszcze, bo kupiliśmy jeszcze jedną galaretkę, myśleliśmy, że może pokombinujemy. No to żeby ją zużyć, zrobiliśmy sobie w takich pucharkach. Operator kupił sobie co? Bitą śmietanę, ja sobie zjem bez bitej śmietany. Dobra, ja zabieram się za śniadanie, robię sobie sałatkę z chlebusiem, bez żadnych wypasów. I operator zrobi kawę i jeszcze muszę wynieść, nie pościel, bo jest taka mgiełka na polu, taka bryza, ale muszę wynieść pranie, bo wieje i mam nadzieję, że wyschnie, chociaż ja wiem. Nie, wyniosę, bo zawsze jak taka mgiełka była, taka bryza, to wynosiłam, nic się nie działo, nie było bardziej mokre niż, takie, niż w mieszkaniu, takie także... Takie powietrze, takie morskie, ale... Tak, dobra, dobra, operator jeszcze zapomniał mi do mojej butelki mleka nalać. Dobra. Stałem bojowe zadanie, żeby podjechać do sklepu i kupić brakujące rzeczy, które między innymi potrzebne są do naszego przepisu, czyli mięta i jeszcze jedna paczka truskawek. No i oprócz tego miałem kupić wodę. Miałem truskawki, miałem już miętę i tak się chodziłem po tym sklepie i zastanawiałem się, co jeszcze mam kupić. No i dzwonię do domu, ale Agnieszka akurat się kąpała, więc je odebrała. No i chodzę, chodzę, w końcu postanowiłem, że nic, no nie wiem, nie przypomnę sobie, ale że pewnie czegoś zapomniałem, to kupię żonie goździki. Przyjęła kwiaty z uśmiechem na twarzy, a o wodzie już zapomniałam. Także taka sytuacja. Skleroza. Taki suchar. Taki suchar. Tak, taki sucharek. Praca w re. Jesteśmy tak w połowie jednego deseru i prawie przy końcówce nagrywania pomysłu na śniadanie, takie wrapy. Zresztą widzieliście. A jeżeli to link na dole? Tak, a jeżeli nie widzieliście, to link na dole. Zaraz będziemy właśnie nasze wrapy smażyć. Patelnia się grzeje. Także Adzi postanowiła, że będzie wyrzucać dla was więcej kulinarnych filmików. Ja wam powiem, że ten pomysł na śniadanie jest bardzo szybki i prosty. No, z deserem jest troszkę więcej roboty, bo wiadomo, że trzeba czekać aż nam galaretka zastygnie, nie, ale poza tym to... Ten deser drugi to jest kochasz swoją teściową, przygotujesz, nie kochasz, dostaniesz same truskawy. Tak jest, tak jest. Nie, jest pracochłonny, ale wygląda wyśmienicie, oszałamiająco. W ogóle ta masa z wrapów, ten smakuje jak cytrynowy cheesecake wymieszany ze świeżymi truskawkami. Słuchajcie, miazga, naprawdę miazga. Będzie więcej przepisów. Bomba kaloryczna. Będzie więcej przepisów, bo chcecie przepisy, lubicie tak. To, co my przygotowujemy, także będzie więcej przepisów. Postaram się. Pracujemy dalej, nagrywamy i widzimy się później. Słuchajcie, jestem uzależniona od kupowania pieczarek. Po prostu wchodzę do sklepu i potrafię przytachać 2-3 paczki pieczarek. Potem kombinuję, co z nich zrobić. Naprawdę już w pewnych momentach Dominik do mnie mówi, jak jesteśmy, nie wiem, w Tesco, w Dansie, w Lidlu, gdziekolwiek, czy nawet w polskiej hurtowni. Aga, kupiłaś pieczarki wczoraj. A ja, dobra Dominik, no to będzie na zapiekanki, będzie na sos, będzie na coś. Słuchajcie, mam obsesję kupowania pieczarek. Uwielbiam pieczarkę pod każdą postacią. Czy to w sosie, czy w zupie, czy taką podsmażoną z patelni położoną na kotleciku, w sznycelkach, no uwielbiam pieczarkę i słuchajcie, obsesyjnie ją kupuję. Byliśmy wczoraj w polskiej hurtowni, kupiłam całą reklamówkę, jak widzicie troszeczkę tutaj już ciemnieją, dlatego właśnie je przerabiam. Tutaj mam podsmażone pieczarki, to będą do sosiku i te pieczarki kupiłam dzień wcześniej, czyli kupiłam je w czwartek, a te kupiłam w piątek. Taką mam obsesję na punkcie pieczarek. Dajcie mi znać, jaką wy macie obsesję, co wy nagminnie przynosicie do domu. Mojej mamy mama, świętej pamięci moja babcia, przynosiła mydła. Moja babcia do domu przynosiła mydła. Ja przynoszę nagminnie pieczarki. Nie wiem, co przynosi moja mama. Jak będę w Polsce, to muszę się jej zapytać i wam powiem, co, jak nie zapomnę, mam nadzieję, co nagminnie przynosi mama. Widać u nas to rodzinne, u babci się zaczęło mydłem, a u mnie pieczarkami. Pieczarkę mogę przerabiać i przerabiać, przerabiać. Jak nie lubicie przerabiać pieczarki, to ślicie do Agi, do Dublina. Ja wam mogę przerobić pieczarkę, bo uwielbiam. Dobra, to kroimy dalej. Pachnie w domu pieczarkami, jak w jakiejś restauracji. Jakby mieli pieczarkowni. W pieczarkowni. Operator się śmieje, że powinnam otworzyć hodowlę.
pieczarek, czyli pieczarkarnię, tak? Operator? Może to jakiś pomysł, może to jakiś wilgoć jest znak. Dobra tutaj. Wilgoć tu jest dobra. Całe osiedle bym zasadziła. Ale nie sprzedawaj patentu innym. Biznes otwiera. Nikt w Irlandii nie otwiera pieczarkarni. Pamiętajcie, to Agi zapodała na YouTubie. Także pieczarki przerobione. Jeszcze miałam trochę rzeczy do poprasowania, więc poprasowałam oczywiście co? Koszulę operatora. I wyskoczyła mi opryszczka. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. W każdym razie wczoraj już czułam, że coś zaczyna się dziać. Nie wiem, skąd się to dziadostwo wzięło, ale się wzięło, jest. Ale z drugiej strony, jak pomyślę, jak miałam problemy zimą, to dlaczego ma wiosną nie wyskoczyć? Przecież mi nie odpuści. Operator zmachany z balkonu wraca, co najmniej jakby przewalał nie wiadomo co, pieczarki z mojej hodowli. Kurde, dwie pieczarek przewalić, to wiesz co? O Jezu, ale mamy fajną pogodę. Mamy fajną pogodę, bo jest naprawdę przyjemnie, nie pada. Może nie ma takich upałów jak u was w Polsce, 26 czy 30 stopni, ale naprawdę jest przyjemnie. Jak na Irlandii jest przyjemnie. Jest w granicach 17 stopni. Jest no, około 17 stopni. Jeszcze momentami jak ta bryza znikała, to tak delikatnie świeciło słoneczko, także fajnie. Pranie mam na balkonie, co prawda pościeli, którą przebrałam, nie brałam, bo nie mam miejsca na suszarce, ale jak będzie jutro ładna pogoda, to i o ile będzie. Nie wiem, nie chcę mi się iść po telefon, bo leży tam na ściance. Nie chcę mi się i sprawdzać nie to. Nie powiem ci. To sobie jutro puszczę. Obejrzymy jakiś tak. film. Obejrzymy, a, ale jesteśmy teraz, podświetlenie. Obejrzymy jakiś film, chcieliśmy oglądnąć Google Box, ale coś nam się nie chciało odpalić, więc nie dajemy sobie odpalić. Na luza, włączymy sobie jakiś film i tak spędzimy resztę wieczoru, potem do kompania. Operator się kąpał, bo on był biegać. Ja byłem ten, ćwiczyć. Tak, no to ja pójdę się kąpać. I tyle na dzisiaj. Dzisiaj mamy weekend długi, czerwcowy. Bank holiday jest poniedziałek, bo teraz jest w Anglii, a następny jest u nas. W ogóle nam się pokrzeniło, bo myśleliśmy, że my też teraz mamy długi weekend. A to niestety. I kilka dni temu sprawdzamy w kalendarzu, operator mówi do mnie, Aga, to nie ten weekend, to następny. Aha, dobra, to czekamy. Także może grilla zapodamy jakiegoś, może jakieś przepisy nagramy. No nie wiem, zobaczymy co przyniosą kolejne dni i jaka będzie pogoda na długi weekend u nas. Także zobaczymy. Sprawdzimy. Anglia niech się bawi, bo w Anglii jest teraz długi weekend. Tak jest. Dobra kochani, życzymy wam kolorowych snów, miłego dnia, nie wiem o której godzinie to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie, pa!